Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku zabieram Was ze sobą na salę taneczną. Ale czy to będą takie zwykłe zajęcia na sali tanecznej? Otóż nie, ponieważ dzisiaj wezmę lekcję u najlepszej polskiej tancerki, moim zdaniem, która osiągnęła ogromny sukces za granicą. A u kogo to będzie? Klaudia była uczestniczką jednej z ostatnich edycji You Can Dance, jeżeli chodzi o Polskę, i osiągnęła bardzo, bardzo, bardzo duży sukces za granicą, ponieważ oprócz tego, że sam Egurola przyjął ją do siebie do formacji, to wyjechała do Los Angeles, gdzie kontynuowała swoją karierę i teraz tańczy nawet przy Jennifer Lopez, więc to jest to naprawdę ogromne osiągnięcie. Ja się już nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, nie jestem tylko znajomą, a jestem również fanką, więc tym bardziej trochę się stresuję, trochę się ekscytuję, ale naprawdę nie mogę się doczekać. Dodatkowo przygotowałam naukę tańca TikTok, który jest teraz bardzo modny, a jaki? Tego dowiecie się już za chwilę. A jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście wiecie, co robić, czyli zostawiać łapki w górę, subskrybować kanał, żebyście byli na bieżąco. No i oczywiście trzymajcie kciuki podczas tego odcinka, bo naprawdę wyleję tutaj pot, łzy i na pewno będę się stresować, ale zobaczycie też po części, jak się ruszam. Na sali tanecznej również później zawita ekipa, więc też na pewno będzie ciekawie. A teraz chodźcie ze mną, bierzemy jeszcze wodę i lecimy tańczyć. Cześć, Klaudia. Miło poznać osobiście. Cześć. Na razie tylko wiemy mniej więcej, jak się obsługuje sprzęt. Tuż coś. Pewnie, pewnie też już będziesz wiedzieć, wszystko ogarnie. Trochę się stresuję, ale bardziej jestem podekscytowana. Czy było? No nie wiem, wiesz, ja na przykład strasznie dawno nie tańczyłam, Ja kiedyś szłam do klubu, czy zawsze tutaj na przykład każdy, wiesz, tańczył jakieś przytulańce i tak dalej, to zawsze tańczyłam jakieś super, wiesz, takie fajniejsze ruchy i miałam taką łatwość w tym wszystkim, a teraz przez to na przykład jak chodziłam już z moim chłopakiem do klubu, to mam taką blokadę. A on tańczy w ogóle coś? Nie, właśnie nie, i przez to, że on nie tańczy, to ja zaczęłam mieć taką totalną blokadę i jak nie ćwiczyłam, to teraz wiesz, to totalnie zablokowałam. Poniekąd będę mogła to wszystko tak odblokować i zostawić, nie gdzieś daleko. Dobrze. Pewnie też tak masz, że jak chodzisz na salę, to tak zostawiasz wszystko, jak coś ci nie pasuje. Tak, wiesz co, nawet jak, nie wiem, ludzie się mnie pytają, że jak to jest, że się nie stresujesz, ani wiesz co, nawet się nie zastanawiam nad tym. Zawsze po prostu nakładam sobie jakieś klapki na oczy i mówię tak, jakbym cały czas po prostu była sama, nawet jak, nie wiem, patrzę na mnie 10 tysięcy osób, to tak. Wcale jakby nie masz żadnych jakby jakichś takich przeciwwskazań, żeby mnie cisnąć, jak mi coś nie wychodzi, to od razu mów. Jak brzydko czy coś, to od razu mi mów, że brzydko. Ja jestem zawsze taką osobą, że nawet jeśli to ma być najgorsza prawda, to powiem ci wszystko. O, to ekstra. Ja tak wolę. Ja tak szczerze wolę. Ciekawa jestem właśnie, czy ty masz na przykład jakiś taki swój schemat rozgrzewania się, jakiś taki... Nie mam. Z reguły to jest tak, że jeśli mam być szczera, to nawet w ogóle nie prowadzę rozgrywki na zajęciach, bo przeważnie zawsze jak prowadzę zajęcia, to są to ludzie albo zaawansowani, albo na tyle profesjonalni tancerzy, że oni po prostu są już gotowi zawsze. Więc przeważnie to jest kwestia tego, że ja przychodzę, każdy z nich jakby rozgrzewa się w swoim po prostu zakresie, jakby wiadomo, ja mogę im powiedzieć, co mają zrobić, ale jakby każdy wie najlepiej, czego potrzebuje i co czuje dla swojego ciała. Więc tak, więc czasami robię, czasami nie, ale przeważnie jest takie dla nich 10 minut na rozgrzanie się i od razu po prostu lecimy z tematem. W ogóle mój cel na dziś, bo też ty... Mój cel na dziś. Tak, to ci mówiłam, że chciałabym się strasznie nauczyć, nie wiem, czy ty umiesz, ale na pewno umiesz. Ten taniec, co jest teraz taki mega modny, ten łap na TikTok. Nie umiem, ale mogę się nauczyć razem z tobą. To musimy się koniecznie tego nauczyć, bo to jest w ogóle hit, ale nikt tego jeszcze, co widziałam na TikToku, tego nie zrobił, więc jak ty to nagrasz, to już w ogóle będzie hit, a jak ja to nagram, no to po prostu to pójdziesz. Jak ty to nagrasz, to będzie hit. No, ja nie zrobię, to jest coś innego. Ja ogólnie nie jestem jakoś, kiedyś byłam rozciągnięta, teraz już trochę zaniedbałam, nie będę tego ukrywać, dlatego przyda mi się właśnie, tak jak mówisz, 10-minutowa rozgrzewka na pewno, nie jakoś super długa, ale wiem, że jak się rozciągnę, no to się rozciągnę na tyle, żeby po prostu to zrobić. No i też widziałam, że umiesz twerkować, to też... Coś tam! Dlatego ja na przykład totalnie nie umiem i najlepszy mój chłopak, który zawsze mi pokazuje, jak jakieś dziewczyny tam twerkują, no bo my mamy taką, jakby wiesz, totalnie chili, jeżeli o to chodzi i na przykład ja bym się strasznie chciała twerkować, bo to jest takie też fajne, też obyć się ze swoim ciałem, taki trochę luz w ogóle. No i coś tam już sobie próbowałam, ale też nie mam tego czegoś takiego, że wiesz, jest takie flow, jak te dziewczyny wszystkie ze Stanów sobie przychodzą i normalnie sobie twerkują i to jest takie naturalne. Dlatego właśnie też chciałabym doprowadzić takiego luzu, że będę potrafiła później tak coś takiego zrobić. Rozumiem. Więc jak mi to pokażesz, to też by było super. Też prześledziliśmy sobie oczywiście twój Instagram, jakieś takie rzeczy. Oczywiście wiesz, każdy jest też pod wrażeniem, więc też tutaj akurat super szacun dla ciebie. Więc ja po prostu jestem taka, wiesz, troszkę jeszcze skrępowana, troszkę coś tam, ale jak spokojnie, to nie ma co, jak wiesz, jeszcze szczególnie, że my jesteśmy same w dwie rodziny, jakby tutaj było 10 tysięcy osób, ale to wiesz, jesteś ready? No, ready. No tak, polecimy sobie taką rozgrzewkę.
zawsze taką, żeby się dosłownie rozgrzać, ale też powrócą tam takie pojedyncze elementy mniej więcej, które są, nie wiem, związane ogólnie z choreografią, którą będziemy dzisiaj robić. Jedną z moich zaawansowanych choreografii. Dobra? Tańczyłeś, się ruszę, wszystko git, fajnie, fajnie. Więc jeśli będziesz miała jakieś pytania, od razu wal śmiało. Dobra. Bo wiem, że to nie jest styl, z którym gdzieś tam masz styczność na co dzień. Więc tak, po prostu, jeśli nie wiesz, pytaj. Będę starała się wytłumaczyć wszystko jak najbardziej tylko to możliwe. Nie będzie wolno, tempo będzie szybkie. I tyle. Dobra. Okej, dobra. Dobra. Moje ręce będą wychodziły. Uderz. 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 Aha. I to jest track, jakbym chciała 3 razy uderzyć. Góra, środek, dół. Aha. To w muzyce będzie turbo szybko. Dosłownie tydzień, żeby przejść na ha. Aha, zmieniam ha. Ha. Czyli tak naprawdę tu masz 2 rytmiki, ponieważ ręce idą szybko, a nogi idą wolno. Aha. Tak jest. I to będzie w muzyce na 7, 8, raz i. Dobra, przechodzę. Ha, aha. Czyli ta moja lewa ręka zostaje tak naprawdę tutaj przede mną z takim moim, nie wiem w sumie co. Tarara. Ten luz, jak nawet się, nie wiem, uczy dzieci na przykład tańczyć i one wiedzą, że podstawowa rzecz to jest bounce. A co to inaczej jest bounce, czyli uginanie kolan, tak? Czyli jakby cały czas. Ja wiem, że to jest najprostsza rzecz świata, ale po prostu to jest rzecz, która ułatwia naprawdę wszystko w tym stylu, dosłownie. Pa, 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 ci, ci, bum, a ci, ci. Let's go, pora tancera, okej. Okay. Prawa, boże, lewa, przepraszam, i odstawiam. Prawa, zmieniam lewa. Aha, 8, idę, pa, 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 ci, ci, bum, a ci. W tempie będziesz miała jakby takie sekundowe zwolnienie dosłownie, więc po tym jakby na maksa staram się wyciągnąć swoją nogę ku gija. Tak, jest tak. Tak. Że 5 i 6 i 7 i 8. Dobra. Teraz od razu moją prawą nogę i będę zabierała przód i przód. Aha. Czyli to jest tak, jakby przechodzę, jakbym przechodziła właśnie z nogi na nogę, czyli robię sobie ten podstawowy bounce, podnosząc po prostu piętę do góry. Aha. Za pierwszym razem moje ręce trzymają się za gadki, za drugim razem wycieram się o koszulkę. Aha. Czyli od razu jak przejdę po tym ci, ci, ha,
Od razu odstawiam krok od prawej nogi i mam du i du. Aha. To będzie pum and si. Aha. Czyli od razu jak zagarniam ręce jakby pod siebie, to jest moment, kiedy zabieram swoje ciało w górę. Aha. Czyli mam wum and wum and. Aha. I stąd otwieram ki, 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 ki. Mhm. Czyli to jest tak, jakby dosłownie się otworzyła przy tym kotara i to masz 3 sekundy, żeby sprzedać swoją osobę. Ki, ki, sia, tara, tara, a ki, 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 bum, bum, ku, gum. Się idę, tarara, ki, ki, bu, a ki, ki, bum, en, ki, ci, ci, sia, bum, bum, en, ki, 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 bum. Ki, ki, a ci, ci, ki. To mi się mega wyjdzie, to jest trudne, to się wydawało. To jest trudne. O co, bliska? Jakby zawsze musisz się starać, zawsze musisz ją to sprzedać. Wiesz, o co chodzi? Że osoba, która po prostu będzie to oglądać, ona to zawsze kupi. Bo osoba, która ogląda, nie wie, czy coś pomyliłaś, czy zrobiłaś coś dobrze, no chyba, że to jest to, nie wiem, moja choreografia, ja to oglądam, to wiem, tak? Ale jakby zawsze, kiedy coś pokazujesz, szczególnie w tańcu, musisz być ogromnie pewnym siebie. Zdarzają się takie joby, że na przykład nie wszyscy są tak samo rozciągnięci, wiesz, o co chodzi? Ale w momencie, kiedy na przykład nagrywasz coś od przodu i w momencie, kiedy robisz szpagat, to nawet w takiej pozycji, jeśli ktoś nie jest w stanie zrobić szpagatu, to od przodu nadal to wygląda jak szpagat, tak? Mimo, że nie wiem, ktoś nie jest w stanie zrobić o tak. Więc są takie po prostu rzeczy, które na ekranie wyglądają fajnie, fajnie, mimo że w rzeczywistości to nie jest tak, jak powinno być, tak? Więc zawsze da się z każdej sytuacji tak wybrnąć, żeby każdy był mniej więcej, patrząc na ogólny obrazek, żeby to wyglądało tak samo. Dobra, to jak ty będziesz siku, to ja będę ćwiczyć szpagat. Okej, ćwicz szpagat. Ja będę za jakieś 4 miesiące, więc może się zadać. O, ale mi coś strzyknie na 100%. Już będzie na pewno, jutro nie wstanę. Jutro mam nagrywać 2 odcinki i pewnie będę tak chodzić. Najwięcej szpagatu, jak teraz zrobiłam, bo z pół roku się tak nie rozciągałam do szpagatu, to umiem zrobić tylko tyle i nie wiem, czy jakkolwiek to wyjdzie, ale... No, to jest pewnie szpagat, laska weź. No nie, właśnie nie, tak z tyle mi brakuje, no, bo... No to jest straszne. No, ale dobra, ale jakoś to spróbujemy zamarkować. Najważniejsze, żeby zrobić, nauczyć się tych takich, wiesz, płynnie przechodzić z ruchów i... Cała z powrotem, czyli nawet w tym momencie, jak jestem tutaj, to staram się operować samym... Czyli twerkujesz, widzisz? To jest takie twerko coś, że mogę to nazwać. Więc jakby to jest kwestia po prostu wyizolowania, że nawet jak jestem tu, że po prostu robisz taki kaczy zad i po prostu to wraca pod siebie. Tak? Jak jesteś tu, że jakby zabierasz tylko i wyłącznie ten odcinek lędźwiowy. Nie myśl o tym, tylko myśl bardziej o samym, tylko od pasa w dół. No widzisz, a ja robię tylko. Co nie? Tak. No dlatego nie umiem się tego twerka. Ja się nauczyć. Od to się nie da. Nie da się nauczyć z dnia na dzień tego. Czyli chodzi po prostu o to, żeby jakby wyizolować faktycznie tą część, która jest na dół. A mój tyłek na wstępie się nie rusza. Jakby, popatrz. Jak mój tyłek stoi w miejscu, tylko mu rusza. Musisz więcej jeść, żeby mieć większy tyłek. Większy. Czyli ja staram się trzymać to ciężar ciała na rękach, żeby moja dupa szła do góry. Jak to się robi? Tak? To jest bardzo ciężkie, bo to jest tak naprawdę kwestia wypracowania jakby tego odcinka tutaj lędźwiowego po prostu, który jakby za każdym razem jak będzie szedł, to on jakby idzie do tyłu i zabiera źrenicę pod siebie. Przerobane to jest, ja tego nie, ja się to muszę nauczyć, ja już tak nie, no to jest kwestia naprawdę praktyki i tego wszystkiego, tak naprawdę robiłaś te ćwiczenia na samym początku, co robiliśmy. To jest właśnie to, że zabieram do tyłu i pod siebie. To jest tak, jak czasami nawet możesz się chwycić do sobie, tak? I żebyś starała się tylko przesunąć od pasa.
Słuchajcie, dosłownie ktoś pociągnął za spodnie za każdym razem i pociągał cię po prostu do góry. Tak. Ja prostuję nogi od razu. Tak, tylko nie staram się właśnie prostować nóg. Trzeba faktycznie. Możemy tak bliżej podejść, ja wtedy będę widzieć więcej. Tylko ja faktycznie. Ja jak podnoszę, to nie staram się myśleć to, tylko myślę gi. No i umiesz twerko. Ja się to już moje postanowienie na dzisiejsze zajęcia. To jest mój zawód, więc myślałam, że tym nowym. I nawet jak się właśnie opieram, to myślę o tym, żeby uderzać ki. No ja to jakoś pokracznie robię. To jest właśnie kwestia, to jest też w momencie kwestia tego, jaki mamy zakres własnego ruchu, bo jeśli na przykład, nie wiem, ktoś tak na przykład często ludzie, którzy ćwiczą na siłowni i są na maksa umięśnieni, na przykład nie są czasami w stanie rozciągnąć sobie, nie wiem, na przykład tak ręki, to czasami, jeśli twoja ruchliwość i mobilność bioder nie jest też zdolna do wszystkich rzeczy, to chociażby ktoś nie wiadomo jak się rozciągał, nigdy nie będzie w stanie zrobić szpagatu, jeśli na przykład jego biodra są zamknięte. No. To jest ciężkie, że na przykład czasami nawet, nie wiem, na rozgrzewce, jeśli na przykład ja robię i mówię, że ktoś ma coś do pozycji na przykład takiej, tak? I po prostu ma się tak utrzymać, no ale ktoś ma na przykład zamknięte biodra i nie jest w stanie tego zrobić, no dla niego ta pozycja będzie taka. Cięższa. Tak? Więc wiadomo, to jest po prostu praca cały czas odcinkiem lędźwiowym, ale jeśli ktoś ma też faktycznie zablokowany odcinek lędźwiowy i na przykład nie jest się w stanie super wygiąć do tyłu. A ja umiem! Przestań! Ale to działa zawsze też w dwie strony, że to jest kwestia zupełnie innego ruchu, którego po prostu nasze ciało się musi nauczyć. Faktycznie to jest góra. Czyli jak na początku opanuje się ten raz, to później staram się delikatnie przyspieszać. No właśnie, jak jest, to nie jest tak, że to też możesz robić tutaj, bo tutaj się usłyszę, no to nie jest twerk, tylko to jest po prostu... Nie, no tutaj też możesz ki. Aha, tylko to jest kwestia jakby tego ci nie izolacji, nie. Tak. To jest jakaś masakra. To jest masakra. Zobacz, później będziesz tak w domu myć zęby, będziesz miała ki. No właśnie, chciałam tak. To jest męczące mega. Nie no, git, musimy to zrobić. Let's go, ja jestem gotowa. Czyli tam jest tarara. To. Aha, tak, no będzie, proszę bardzo. 8, tarara. Aha, czyli zatrzymanie, tak? To jest sia, tarara, tara, ki. Dobra. Czyli tam jest trzy razy. Ona robi prawo, lewo, prawo. Tu, żeby mieć ki. Okej, w prawo. Ki. Teraz staram się zabrać do góry. Góra. Ki. Jak? Tarara. Ci. Ka. Idę. Ha. Idę. Ka. Jedna rzecz. Musisz szybciej zejść do tej pozycji. Ale śmiesznie jest jak przyszła, bo wiesz, rozpuszczone włosy, ogarnięte, nie spocone, spodnie. Już wiesz. No tak. To jest tak zawsze. Jak tak właśnie, że jestem na próbie, już jest taka godzina 9, to wszyscy gdzieś leżą w kącie, tacy sponiwierani przez życie, więc norma. Trochę zmęczona. Patrycja nie ma? Cześć. Cześć, Karol. Cześć. Ale nauczyliśmy się choreografii i teraz się uczymy tego tańca i jest przerąbany. Prawda, umie twerkować, a ja się nigdy nie nauczyłam. No nie, jest po prostu interes. Serio. Wszystko umie spać. No ja na przykład próbuję twerkować i nie umiem. I chociażbym chciała, to serio, to jest ciężka sprawa. Może ty pokażesz ten pierwszy. Proszę mi.
Ej, tańczycie do tego do TikToka. A chcesz się tego nauczyć? No. My teraz się uczyliśmy tego z Klaudią i już umiemy, tylko trzeba rozszlifować. To Klaudia jest taka zajebista i tańczy tak, wszystko tak, tam z tym, to ja nie wiem. Tańczyłem kiedyś taniec towarzyski. Okay. Przez troszeczkę. Tańczyłem West Coast Swinga. O wow! O wow! To już jest coś. No, okay. Ale raczej tak pół roku niż rok. Okay. Rozumiem. Czyli tak praktykowane było bardziej na weselach. Nie, właśnie raczej odbiegam od tej weselnej tańczenia, okay. Bo tam właśnie jest niezgodnie z zasadami dobrego tańca. Rozumiem. Ale nie, ja bardzo chciałem, tylko po prostu miałem dużo zajęć już dodatkowych i nie mogłem, nie znalazłem czasu na tańce. No tak. A umiesz już twerkować, czy jeszcze nie? No właśnie nie wchodzi mi to twerkowanie. No widzisz, no Klaudia mega umie twerkować, ja na razie tylko tak maskuję, że coś mi wychodzi. Ale już znasz podstawy, więc będziesz mogła ich nauczyć w domu przynajmniej. Co? Nie będziesz się śmiał? Dlaczego? I będę się wstydzić fest. No dobra, to możemy zatańczyć. Coś potwerkuje, coś nie potwerkuje. Jeden trening, a już proszę. Ja jestem pewny, że jutro będzie Karol, wiesz co, bardzo podobało mi się te zajęcia werkowe, że się tam spełnia, że wykupiłem ci kartę na miesiąc już, codziennie. Bardzo dobrze. No nie, no tak średnio. Mi się bardzo podobało. Tak? Może ci jeszcze raz, nie wiedziałem w ogóle jak ty zatańczyłeś klawę, bo trzymaj tylko na werkę. Ale będą viewsy na TikToku? Takie będą chłopie viewsy? Nie widziałem, że w Polsce jakakolwiek dziewczyna to tańczyła, no, taka właśnie, popularna. Mówię, że wszystko nagrała. W Polsce jednak mimo wszystko wstydzą się dziewczyny. Ale włosy to chyba trochę przeszkadzają przy tak tańczeniu. Coś. Zależy. To jest część, to jest właśnie to. To wtedy pokazuje tą dynamikę, to wszystko. Sztosik. To co ty się i ty też się tego poczułaś? Tak. No tego właśnie się po prostu tutaj godzi. Nie, tego to mi tak nie wchodzi. No dawaj. Nie, to może później. Mam cidzi. Aha, w tym moje nogi idą ha, ha, ha. Aha, czyli odstawiam swoją prawą nogę do tyłu. Ki, ki, ki. Mhm, tak jest. I to jest na tududum. Tak, aha, ale tak. Ale tak, byście, nie wiem, chcieli kogoś albo coś uderzyć po prostu trzy razy. Aha, di, stąd uderzam raz i zabieram. Okej, co? To już dalej? Czyli już tak. Się mamy od początku 7, 8, pa, cik. O kurde, ja nie naprawdę na dwóch rzeczach się skupić jednocześnie. Albo robię z nogi, albo sobie ręce po prostu. Ja to zajmuję nauczenie się jakiejś nowej choreografii. Nie, że tak umiesz ją doskonale, perfekcyjnie. Zatańczyć całą mniej więcej, nie? Wystarczy, że będę oglądać wideo przez 10 minut. Serio? Mhm. No to jest całe życie poświęcone. Tak? Grubo. Ale wiesz, to jest po prostu czasami jak, nie wiem, na przykład twoja próba trwa 10 godzin i już twoje ciało jest w takim stanie, że ty nie jesteś w stanie stać na nogach, no to po prostu siadasz, rozciągasz się i obserwujesz po prostu cały czas to, co się dzieje, że w momencie, kiedy, nie wiem, wstaniesz po takiej 15-minutowej przerwie, ty wiesz nadal, co się dzieje. Jakby wszystkie rzeczy, które wykonuję, ja nie staram się wykonywać ich turbo tanecznie, tylko naprawdę bym chciała kogoś uderzyć, wiesz, o co chodzi, dosłownie. O co się lepiej. 8 i idę, pa, 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 ci, ci i prawa. To jest. Teraz jest problem. Nauczyć się ruchów, jeszcze, a robić pod muzykę, to w ogóle są dwa inne światy. Ale później, w końcu, to się złączy. I wtedy ta muzyka będzie ci to. Tak, no ale to. Ciężki. Bardzo dobrze. Kurde, no ciężko to podpasować do muzyki. W sensie, ja żeby wręcz żeby to tańczyć, muszę całkowicie nie słuchać muzyki, bo inaczej nie dam rady tego połączyć. Nie, to mu zapominać pomóc.
No to nie, ja na odwrót. Przeszkadza mi bardziej, bez mnie jest lepiej. Tak. Mega dobrze. Mega dobrze. 7, 8, kop i mam dół. Idę prawo, lewo, prawo i mam tył. Idę dół i mam twerk, twerk, twerk i uderzam 3 razy pięścią. Kik, kik, kik. Czyli tak, mogę mieć też pompki. Czyli opieram się tutaj. Bez kawałek. I uderzam. Szpagat, ciri, li, ska. I twerk. Nie, to ciężko będzie z tym szpagatem. A na przykład jak robicie występ właśnie na scenie dla jakichś gwiazd, to tam po prostu choreograf wymyśla tą choreografię, tak? Tak, tam ty po prostu przychodzisz, jakby uczysz się swojego traktu tak naprawdę, więc tak. Tam tylko przychodzisz, musisz żyć. A zadają tak, że na przykład, nie wiem, wy w sensie tancerze powiedzie, nie no, w sumie lepiej będzie zrobić to tak i tak i nie, zmieniacie? Nie, nie, nie. Nie ma szans? Nie. Jeśli jest jakiś choreograf, ty nie możesz się odezwać słowem. Serio? Tak. Jakby ty od momentu zaczęcia pracy, jakby musisz uszanować do ostatniego momentu dnia to, co robisz. Nie możesz zasugerować, że to byś zrobiła inaczej? Nie, na przykład, no nie wiem, jak masz kontuzję i nie możesz czegoś zrobić, to oczywiście możesz powiedzieć, że ej no stary, nie zrobię tego, bo coś tam, ale tak to jakby przychodzisz i jakby oni ci po prostu serwują coś na tacy i to musisz wziąć i zjeść po prostu i tyle. A też mi się wydaje, że mimo wszystko nie jest to aż tak bardzo, nie ma tam tak dużo kontrowersji, bo jednak to robią osoby, które się na tym znają, poprawnie, jeżeli nie. I wydaje mi się, że po prostu te choreografie z góry są mega dobre, że tam są jakieś malutkie mankamenty, które pewnie byś poprawił, ale nie ma coś takiego, że kurwa. A takimi choreografami zostają byli tancerze, tak? Ale czasami są to osoby, które, nie wiem, są w biznesie od lat, ale na przykład nie widzą się jako tancerz, który tańczy na scenie, ale spełniają się jako dyrektorzy kreatywni, czyli że... Czy są na przykład choreografy, nie umieją tańczyć? Są, oczywiście, że tak. Czyli takie osoby jakby są dyrektorem kreatywnym, bo one na przykład, nie wiem, mają ogólną wizję czegoś, okay. I na przykład mają 10 asystentów i układają to na nich. A to na przykład, że wymyślasz teraz sobie choreografię, to też właśnie w tym kierunku, żeby być może w przyszłości być choreografką? W sensie, ja jestem choreografem, ogólnie tak. Zaczęłam swoją pracę jako choreograf, jak miałam w sumie 18 lat. Tak, więc byłam tutaj właśnie choreografem w The Voice of Poland, X Factor. Więc tak, więc zaczęłam, miałam 15 lat, w wieku 17 lat przeprowadziłam się do Warszawy, bo ogólnie jestem z Krakowa. I tak, zaczęłam tańczyć w wszystkich programach jako tancerka, typu Tańc z Gwiazdami, jakiś The Voice, coś tam. I z czasem zaczęłam tworzyć po prostu swoje rzeczy. I ci, tam, gdzie wcześniej byłam tancerką, zaczęli mi zatrudniać jako choreografa. A z kim tańczyłaś Tańce z Gwiazdami? Ja układam choreografię dla grup, które były, czyli tam opening, zakończenie. Półtorej roku temu pierwszy raz pojechałam do Stanów, po prostu na wakacje, potańczyć trochę, po spadać czas. Poczulować bombę. Gdzie tak, w Kalifornii? Poczulować w Kalifornii. Zajebiście, co? To się dobrze czuje. Byłam na zajęciach i moja obecna agentka po prostu mnie zauważyła. I ona mówi, ej, kim jesteś? Jestem z Polski, bla bla bla. Ono w tego, okej, spotkamy się jutro. LA.
To było na zajęciach. Instruktor kazał mi na końcu tańczyć solo i ona po prostu tak mnie zauważyła, bo przyszła wtedy do tej szkoły wynająć po prostu salę na próbę. A to jest super różnie, nie? Kozacka historia, co? I ona po prostu mnie zauważyła i mówiłam się z nią na drugi dzień. Ona mi mówi, cześć, jestem agentką WSA, bla bla bla. To jest jedna z trzech największych agencji tanecznych w Los Angeles. Oni nie prowadzą castingu, nie prowadzą naborów do agencji, no nic. Albo tam jesteś, bo się urodziłeś w LA i po prostu jesteś tam od urodzenia. Albo po prostu cię ktoś, nie wiem, gdzieś wypatrzy, albo ktoś cię poleci i po prostu automatycznie jakby jesteś signed. Tam jak nie jesteś podpisany z agencją, to nie możesz robić nic. W trolach byłam jednym z troli i tańczyliśmy z Justin Timberlake'em, więc to było super, wiesz, w green roomie cała po prostu w macki, gdzie musisz sobie wyobrazić, że jesteś na skaczącej trawie czy coś, więc... Jedna z takich śmieszniejszych i fajniejszych przygód w moim życiu. Nie wiem, jakoś same się wszystko po prostu potoczyło, po prostu. Brawo, brawo, fajnie. Dzięki. Miło było, Bena, dzięki. Dzięki, dziękuję ci bardzo. Cześć. Ja mam już takie zakwasy na nogach, w sensie zakwasy. Czuję, że w sobie coś naciągnęłam, ale naprawdę Klaudia jest totalnym sztosem. Mam nadzieję, że ta choreografia również Wam się spodobała i spróbujcie ją odtworzyć w domu. A ja teraz zabieram się za nagrywanie TikToka właśnie do tej piosenki Łap. No i będę lecieć, czyli... I muszę tak zrobić, zobaczymy, czy mi coś wyjdzie. Strasznie mi już wszystko boli, ale strasznie chciałam to już nagrać, żeby to już było gotowe. Patrzcie na moją nogę. Mam takie tutaj siniaki od tego podpierania się. Ja już wiem, że jutro, to ja ledwo co wstanę z łóżka. Poobijana, ale wychodzę usatysfakcjonowana. Bardzo się cieszę, że właśnie wróciłam tutaj na salę. Co prawda nie w swoim stylu tanecznym, ale fajnie było spróbować czegoś innego. I też bardzo się cieszę, że poznałam Klaudię i też jej dziękuję za udział w ogóle w tym odcinku i za to, że poświęciła swój czas na to, żeby mnie czegoś nauczyć. Dajcie znać, jak TikTok Wam się podoba. No i co uważacie o tańcu, który tańczyliśmy? Czy łatwy, czy ciężki? Napiszcie oczywiście też w komentarzu, kto z Was tańczy. Nie, żebyśmy się wszyscy jednoczyli wspólnie, oczywiście też z Klaudią. No i zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja już jestem tak zmęczona. Chyba 5 godzin byliśmy na sali, tak, 5 godzin na sali tanecznej, w pełni tańca, ale fajnie, jestem nabuzowana pozytywną energią. No, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!